Siemano, jest środa, godzina 15:35. My startujemy do Katowic na spotkanie z mega ziomalem. Na razie nie zdradzam szczegółów, zobaczycie w dalszej części tej relacji. Jedziemy. Już idę. Droga Wieradomska się rzadko. Już idę. Wiadomo, jakie to wychodzi. Wiadomo. Tam i zapraszam. To jest mój gość specjalny, Tomek Hada, siema. A tam wielce specjalny. Specjalny. Michał Karmowski, ja cały chodzę, kurwa, bo błądziłem, a nienawidzę Michał Błąd. Po prostu Katowice są mega rozkopane, nie? Mega, tu jest, kurwa. Słuchajcie, zapraszamy was na mega fajny, hardkorowy trening. Potem będzie jedzonko, potem będzie trochę wygłupów, potem będzie znowu jedzenie, potem będzie boksowanie. Zobaczycie, będzie mega zajebisty dzień, chodźcie. Pęko. Macie słomkę? Takie to są właśnie imprezy z Michałem. Jak to działa? Wiesz, panu mówię, proszę przyłożyć do czerwonego punkcie tutaj. Bardzo proszę. Jesteśmy przed treningiem, właśnie przyjmujemy sok z gumy jagód, bo będzie na mega petardzie dzisiaj. Poszło. Jeszcze turbojety i jazda na salę. I ta osoba dostanie z dedykacją i zestaw fana. 82 komentarze już są, a umieściłem to 2 minuty temu. Tomasz Hada. Jestem pewny na 100% Tomek Hada. Z Tomkiem Hadą. Tomasz Hada. To było kopiuj w klej, wiesz? Albo z synem Bogdana. Twój brat bliźniak? Proste, że Hada. Najlepszy polski rap na blokach i w moim BMW. Poproszę. Łukasz B. Ale weź sobie życie, tam level 12. Całe życie pod górę. Level 12. Level 12? No, pierwszy kwadrat z lewej. Tutaj? No, ja mam na 14. Daj spokój. Dawaj. Ambitnie trzeba podchodzić do sprawy. Widzę z Michałem. Nie ma zasypywania gruszek w popiele. Lecimy. Przed każdym treningiem obowiązkowo rozgrzewka, my 10 minut na Orbitreku i nie jest to spacer po parku, ma być to na tyle intensywnie, żeby poszło wam tętno lekko w górę, tak u mnie to jest w okolice 120, puszczają pierwsze poty i wtedy wiem, że ten organizm jest dobrze dogrzany. Michał, potem... przepraszam, ci wchodzę słowo, u mnie drugie poty już puszczają. No tak, to zależy od wytrenowania, ale ja wiem, że Tomek da radę. Wiem, że jest ambitny, no pewnie. Kto jak nie ty? Kto jak nie my? Idziemy pod górkę, coraz bardziej stromo. Chodźcie, pokażę wam jeszcze, jak wyglądają ustawienia maszyny, żeby nie było, że Karmowski gada bzdury. Level 14, 7 minut. Tempo 125, 210 W. Prędkość 120, także taki lajcik. Staraj się prowadzić łokcie trochę bardziej w dół, żeby to bardziej z klatki wypychać. Łokcie tu idą. O właśnie. I nie blokuj łokcie, nie blokuj. Tylko pychnięcie. Pach, pach. I cały czas by tylko dokładał. Cały czas by dokładał. Bardzo. I powoli. Kontroli. Powoli. Dobrze. Tomasz Hada, syn Bogdana. Michał Karmowski, tak między nami. I powoli. Super. Syn Ryszarda. Zastanawiam się, czy się w ogóle z nim kumplować, bo każdy z nim wygląda blado. Góra! Zajebiście. Jeszcze raz. Dobra. Piątki. Zdejmij. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Ostatni. I jeszcze raz. Nie wiem, jaki ma w tym interes, ale najwyraźniej chce mnie wykończyć. Muszę iść po wodę,
żeby się nie odwodnić. Mocno! Tu, Tomek! Tu! Dawaj! Zobacz, jak kładziesz się na ławkę, to kładziesz się i ściągasz łopatki do tyłu i do dołu. I ruch, zobacz, do lustra. Stąd, tu idzie, widzisz? Zobacz, stąd zabierasz i idzie nad mostek. Zupełnie inaczej dobina się klata, nie? Inną technikę miałem, ale luz. Bo masz silny przód barków i ty barkami duże rzeczy robisz, nie? Słyszeliście? Silny przód barków, no, cokolwiek by to znaczyło. Jest dobrze, zawsze jakaś pochwała. Teraz jest zajebiście. Wydech! Tak, to pełny gąbiel. O, tu ma się dofinać. Środek, środek. Teraz było zajebiście. Bardzo dobrze. Dropsety muszą być. Mocno na pewno. Tyle, ile dasz radę, ale z poprawną techniką, dawaj. I klapą, tu dopinamy, tu. Jeszcze raz, i dropset. Dawaj, i 14. Dam ci 12 jeszcze, na ostatnią dobitkę. Kładę przed tobą. Mocno. I w tempie. Nad mostkiem, nie barkami, klatką, klatką. Super! Na pełnym do 5 klaty. Zobacz, stąd zabierasz tak, jakbyś zabierał łopatą, patrz. Mhm. Stąd i zobacz, łokcie idą do góry troszkę, tak? Tu no. I w dół pod cię, o! Dobra. O. Jeszcze bardziej łokcie w dół muszą iść. Łokciem spod siebie zabierasz, spod siebie, o! Fajne jest, jak robicie na hamerach, żeby nie chwytać uchwytów tak jak gryfu, tylko zapierać się rękoma tak, jakbyście się odpychali. Zobaczycie, że dużo mocniej jest aktywowana klatka, dużo bardziej ją czuć i naprawdę idzie się lepiej zmęczyć. Jest takie fajne połączenie mózg-mięśnie. Cały czas to powtarzam. Technika ponad wszystko, ale do techniki musi być też duży ciężar, ale na tyle dobry i na tyle dobrany, żeby ta technika nie kulała. Ostatnie, czwarte ćwiczenie, krzyżowanie linek na takiej wąskiej bramie. Zobaczycie, trochę inny ruch będzie. Bardzo fajnie można tutaj regulować aktywowanie poszczególnych aktynów klatki piersiowej poprzez odchylanie się bardziej do tyłu, poprzez ściągnięcie dłoni lekko od dołu. Mega fajne, na dużej bramie, na szerokiej tak nie idzie tego zrobić. A to jest petarda. Dzisiaj ogólnie korzystam z tego, że jesteśmy w takim zajebistym klubie, gdzie są fajne hamery, bo u mnie tego nie mam. Dlatego dzisiaj tylko jedno ćwiczenie tak naprawdę na wolnym ciężarze, a reszta na maszynach, bo muszę wykorzystać potencjał. Super! Zobaczcie, wszystko chodzi od górnej części przymostkowej, cały środek, aż po zewnętrzny akton piersiowy. Naprawdę. Bardzo dużo błędów jest popełniane przy treningu klatki. Właśnie przez to, że ciągniemy ruch bardziej z barku albo pomagamy sobie tricepsem. A chodzi o to właśnie, żeby wczuć się mocno, z całej siły wczuć się w pracę tych mięśni. No ja się wczułem. Ale to puchnie, Jezu. Kciukiem tego, chwytem tylko małkiem, otworzyć, tak. Zobaczysz, jak jeszcze inaczej pracuje bark. I proste łokcie stawia się. Jeszcze ciężej, nie? Dobrze. Tak jakbyś ciągnął wiadro z wodą. 15, 20, w niektórych ćwiczeniach 30 dropsety. Barki najlepiej na to reagują. Ale trening musi być krótki i intensywny. Duże ciężary, zwłaszcza przy wyciskaniach na barki, prowadzą tylko i wyłącznie do kontuzji. Co, ale palą.
Dobrze, nie? Ojej. Ojej, palikot straszny. Możesz sobie lekko bujnąć do góry? Nie wiem, czy widziałeś, że przytrzymuję ruch w 3/4 ruchu. Jezu! Tomek, jak będziesz robił następną serię, ostatnią, bo zaraz zrobimy ostatnią, jak nie dajesz rady, bujnij sobie do góry tu i przytrzymaj. I tu postaraj się na ułamek sekundy zatrzymać. Zwrócić uwagę, żeby tak starałem się robić. Starałeś się. Tak. Dobrze. Dobra, jedno mi szkoda czasu. Ostatnia seria z dropsetem. Jeszcze dołożymy. Ale i tak zrobimy z 25 powtórzeń. 9. 10. 3. Ale to wszystko. Szczęście było. I o to chodzi. Dawaj. Zobacz. Najważniejsze. Łapiemy na zagięciach, pokażę ci jak. Nie interesuje mnie tu sztanga. Interesuje mnie tu bark. Barkiem. Skup się na tym. To jest tylko uchwyt. Ciągniemy tu łokciami do góry, tak? Same łokcie. Zaraz zobaczysz. Właśnie nie. Aha. Zobacz. Łapiesz tu. Wysokości barków. I patrz. O! Nie tak wysoko, tylko barkiem. Barkiem. Nadgarstek prosty i złap szerzej. O! I góra. Teraz jest zajebiście. Łokcie idą na zewnątrz. Tu. Tak. Trzy. Trzymaj gryf. Cztery. Jeszcze raz. Barkiem. Barkiem. Dobrze. To było zajebiste. Co zrobiłeś na koniec? Właśnie samym barkiem. Czujesz, że jest inaczej? Powiem ci tak, Michał. Czuję. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo troszkę czasu jest. Trzeba rozróżnić blokowanie łokcia od przeprostu łokcia. To ma być pyknięcie na takie coś. Zobaczcie. Pach. To jest przeprost łokcia i zblokowanie stawu. A to jest tylko zablokowanie stawu barkowego. Tak, żeby był maksymalny skurcz izometryczny mięśnia. Właśnie bardzo dużo osób ma z tym problem. Robi blokowanie w stawach, przytrzymuje. Nawet jak widzieliście na hammerze, robiłem na klatkę. Ja przytrzymuję, ale nie dopycham łokci, żeby nie opierać ciężaru na wszystkich stawach, żeby odciążyć mięsień, tylko trzymam go z mięśnia, żeby właśnie ten mięsień jak najbardziej zmęczyć. Na tym polega cały pic tego, żeby ta... Po to przychodzimy tutaj i wykonujemy serię, żeby zapracować nad danym mięśniem i on podczas każdej serii, podczas 12, 10, 5 nawet powtórzeń ma cały czas pracować, a nie odpoczywać. Przerwa jest od odpoczynku. Właśnie a propos przerwy. Dawaj, jedziemy. Bardzo dobrze, widzisz? I teraz jest bez dotknięcia łokciami, tylko z samych stawów barkowych. A na koniec treningu robimy sobie małe wariactwo wyjazdowe z dedykacją dla Tomasza, syna Bogdana i Michała, syna Ryszarda. Unoszenia bokiem. Ja wziąłem malutkie, śmieszne dziesiątki. Tomek, masz? Też takie grzechotki. Siódemki. Pic polega na tym, żeby w jak najkrótszym odstępie czasu, znaczy przedziale czasu, przepraszam, zrobić 100 powtórzeń. Zaczynamy. Robisz przerwy wtedy, kiedy chcesz, ale nie odkładasz sztangielek. Dobrze. Po stówie kończymy. Dobra, ogień. Nie, Tomek, pełen zakres. Zobacz, od biodra, od biodra. Ćwiartka za mną. Ach. Kurwa mać. 9. Skończyliśmy? Tak, no teraz cardio. Dobra. Jesteśmy po fajnym treningu, zrobiliśmy klateczkę, bareczki, szybciutko. Zobaczcie. 61 minut. Z zegarkiem w ręku. Z zegarkiem w ręku. W międzyczasie zestaw naprawczy, turbojety, glutamina, dwa łyki L-karnitynki i spadamy na cardio. Obowiązkowo. Tu w kwestii wyjaśnienia. Oby dwaj dbamy o linię, więc teraz nie uzupełniamy węglowodanów, tylko uzupełnimy je zaraz po treningu cardio. Teraz tylko zestaw naprawczy, trochę, tak jak powiedziałem, orbitreka i będziemy jedli. Oj, będzie się działo. Będzie. Nasza w tym głowa.